Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy trening i to, moi drodzy, uwaga, z panem Komosą. Jest u nas w stajni na konsultacjach, także idę właśnie po siwcia na padok i idziemy się siodłać i co? Zobaczymy, co to będzie. Na razie rano były wykłady i teraz właśnie są treningi i idę z Foksikiem też wsiadać. Także mam nadzieję, że wam się taki odcineczek z konsultacji... się zmęczyłam, już mam pod górkę. Mam nadzieję, że wam się taki odcineczek z konsultacji spodoba i ja też będę u niego pierwszy raz, także zobaczymy, co i jak pójdzie. Na razie zgarniam siwka i idziemy się siadłać. Siwy w ogóle, słuchajcie, wychodzi w derce siatkowej, ponieważ on bardzo źle reaguje na owady i strasznie puchnie i go gryzą i potem jest cały czerwony. Jeszcze muszę mu tylko ubrać maskę na głowę, żeby nie świeciło mu w oczka i posmarować chrapy balsamem przeciwsłonecznym. Także zabieram siwego i idziemy. Przepinamy właśnie wędzidełko, na którym siwciu ładnie chodzi. O, proszę bardzo. Będę miała dzisiaj cały outfit na granatowo, bo ja jestem ubrana na granatowo i wzięłam też granatowy czaprak. Pokażemy. Trochę w sierści, ale granatowy. Dalej ulubiony, chociaż teraz moim faworytem jest ten, który kupiłam ostatnio. Ten z nowej kolekcji, co wygląda trochę jak Kentucky. Ale po ostatnich zawodach w Lesznie zabrałam go do domu do wyprania i jeszcze go nie wyprałam, więc leży na pralce w domu. I jak w końcu zabiorę się za to, żeby go wyprać, tego tu przyniosę i będę go tak samo maltretować jak ten, który miał być teoretycznie tylko na zawody. A jest też do jazdy tutaj w domu, bo strasznie mi się podoba. Ostatnie poprawki. Nie trudno, ale generalnie tak. Jak jest na takiej długiej szyi, to on wtedy z tobą patrzy i jak na przykład wychodzi mu przedostatnia fula tu, to on robi piękną, zobacz, jest bardzo podobny, musicie uwierzyć na słowo. Nie, nie jest podobny. A jeżeli ty się rozproszysz i dasz mu się ponieść, to on ci wtedy tutaj stąd wyskakuje. Akrobatka. Kolana popsta, lewej cię. To nic to nie daje. Tam jest rów. Chodzi właśnie, żeby złapał z nim tą technikę i ten luz, jak on będzie to... No, ładnie się prezentuj. Wystarczy. Teraz tutaj zrobimy stacjonatę. Tu zbudujemy stacjonatę. A on stał wczoraj mi lepiej niż korner. Przysięgam. Tropiący ślady na ziemię jakiegoś tam lisa. I krew po lewą rękę, lewą z wodami. I nie musisz on to spada. Ten kolana, to zostań przed siebie, żeby on wiedział, że ty tam jesteś, że tam cię zawsze znajdzie. I pozbył, daj się wysyłać. Jak ci weźmie wodę spod dłoni, to dobrze, to był fajny zakup. Fajnie, że wziął się. Jeszcze, przesuń. I niech sobie jeszcze weźmie. I zmień kierunek na drugą rękę to zrobię. I tak samo, dobrze do rąka. I jeszcze niżej. Rzucie z ręki. Rozciągamy górne linie. Tak? I na
stawia pozwól, pozwól. I jeszcze musi wyjść nosem do przodu. Nie dość, że się zejdzie w dół. O, to jeszcze weźmie sobie trochę tutaj. Fajnie. Tak jak teraz. Tak jak teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie można dać koniowi uciec, ale żeby zauważyć, to się nie wypełnia. Pięknie, teraz będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idealnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj troszeczkę opuścimy. Opuścimy Dorocie. Dorota jedź też tylko z galopu. Możesz jechać. Nawet za duże. Jedź od razu i wjedź troszkę spokojniejszą furą. Troszeczkę spokojniejszą furą. Troszkę spokojniej. Można o. Ćwiczymy wyczucie. Urywa już, nie? Już urywa. Jeszcze raz jedź na krótszej wodzy. Albo dojedź bliżej, albo zrób pół paradę tuż po lądowaniu. Jedna pół parada. Raz, dwa, trzy, cztery.
Bardzo ładnie. Nie skręcaj od razu. To zobacz, już po pierwszej furii tam jedziemy. Patrz w lewy na rożu. Ale to było bardzo ładnie. Dorota, pojedziemy normalnie od ser. Jak będzie dobrze, to... Kulka. Jeszcze raz jedziemy. Dobrze, łydka. Dobra. Jedziemy jeszcze raz. Proszę. Prawa ręka do przodu. Luz na pysku. Dobrze. Łydka. Mocniej, mocniej. Jeszcze raz. I nie skręcaj od razu. Więcej niż trzeba wyjść. To jest właśnie ważne. Czego gadasz? Solić, czego gadasz? Teraz już skoczyć klasycznie na pięć, na większym przeszkodzie. Ja bym go pogoniła. Od razu by dobrze pogalopował. Pięć. Teraz było super. Poklep do stanu. To jest linia. Linie skaczemy inaczej niż pojedynczy. Idealnie. Bardzo ładnie. Chcesz jeszcze raz czy starczy? Jedź jeszcze raz i to już będzie normalny offset. I tak właśnie trzeba jechać na linię, żeby to grało. Podaj. Idealnie. Fajnie, dużo wodzy było, nie? I od dzisiaj się mówię o jego zamiarach. Wyobrażacie sobie 9 metrów i hybryd 1,50 m, a ten jest do narzuconej wodzy i koń robi skok wyskok i wygrywa. To jest naprawdę. Dobra, jesteśmy już po pierwszym dniu konsultacji. Przyjechałam do Siwego wieczorem jeszcze raz. I dzisiaj generalnie Siwy super chodził. Tak mi się dobrze jeździło, że... tak mi się dobrze jeździło, że aż... No... Wytniemy. No, dobrze Siwy chodził. No, w każdym razie podzielę ten film na dwa dni, dlatego... Dzisiaj wstawiam wam pierwszą część z pierwszego dnia, z pierwszego dnia naszych konsultacji i z drugiego dnia pokaże się film, nie wiem, może za 3 dni. Zobaczymy. Jak na dzisiaj, na razie było bardzo dobrze, zobaczymy co będzie jutro i Siwy idzie odpoczywać, a ja jadę do domu. Pa!